Imperium Amerykańskie. Resztę mojego czasu wykorzystam, żeby poprosić kogoś z obsługi planu tego studia, żebyśmy jednak dokonali koniecznej korekty, ponieważ te flagi są tu osadzone sprzecznie z kodem, który obowiązuje w Rzeczypospolitej. Z flagą biało-czerwoną należy się obchodzić należycie. Regulamin przyjęty na najwyższym szczeblu przez ustawodawcę stwierdza, że polska flaga powinna być z prawej strony, patrząc od masztu flagowego, bądź też fasady budynku, bądź mówcy. A zatem, szanowni koledzy, może ktoś tu podejdzie, żebym nie musiał sam tego Dziękujemy. Robić. Dziękujemy bardzo. Anna Skiba. Rozumiem, że nie wezwiemy nikogo, żeby flaga polska... Już pan wezwał. Naturalnie. Państwo pozwolicie, jako polscy państwowcy, pozwolę, że dokonamy panu tej zmiany. Dobrze. Pan Grzegorz sam się wezwał, w takim razie pozwolimy dokonać tej zmiany. W telewizji rzeszowskiej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie szanuje się flagi narodowej, bo wszystko tu się już pomyliło. Telewizja PiS-Polin. Dziękujemy bardzo. Anna Skiba.